Witajcie wszyscy w Kuchni Marial. Dzisiaj upieczemy serniczek wiedeński na spodzie ciasteczkowym z dużą ilością bakali. Bardzo smaczny i łatwy przygotowanie. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Ser na sernik należy zmielić. Ja użyję półtłustego sera w kostce. Jest to ser taki trochę zwarty, bez płynów. Zmielę go i wtedy zobaczymy jego konsystencję. Ja tu uszkowałam sobie sitko do maku. No myślę, że będę mniej mieliła niż 3 razy i to wystarczy. Sernik będzie bardzo smaczny z bakaliem. Polecam przepis. Tak więc mielimy ser. Białko przelewamy do misy robota. Dodajemy szczyptę soli i ubijamy na najwyższych obrotach na sztywno. Pianę z białek odkładamy do miseczki. Następnie do misy robota wlewamy żółtka, dodajemy cukier oraz 2 cukry waniliowe. Żółtka z cukrem ucieramy. Do utartych jajek dodajemy miękkie masło, takie o temperaturze pokojowej, żeby dało się otrzeć. Ucierając żółtka z cukrem i z masłem będę pomału dosypywała twarogę. Tego twarogu jest sporo, proszę zobaczcie, cała micha. Tak więc ucieramy. Do sera dobrze jest dodać olejek waniliowy. Ja tu nie będę dodawała budyniów waniliowych, tak więc dodajmy albo laskę wanilii, albo naturalny olejek. Miksujemy. Teraz do sera dodamy 2 łyżki mąki ziemniaczanej. I jeszcze chwilkę pomiksujemy, aż to wszystko się połączy. Masa będzie gładka. Do naszego sera dodajemy teraz namoczone wcześniej rodzynki. Ja namoczyłam je we wrzątku. Postały one jakieś 3 godziny i je wycedziłam. No i tutaj dodaję skórkę pomarańczową, możecie dodać jeszcze orzechy. Jak uważacie? Myślę, że tyle bakali wystarczy. To jest sernik wiedeński. Do sera dodajemy tartą skórkę z pomarańczy i cytryny. Mieszam. Do sera dodajemy ubite białka i dokładnie mieszamy. Herbatniki z masłem przekładamy do rozdrabniacza i miksujemy na gładką masę. Herbatniczki mamy rozdrabniane. Tu jest duża tortownica o średnicy 24 cm. Ja dno wyłożyłam papierem do pieczenia i tutaj rozkładamy nasze ciasto. Ręką ładnie je przyklepując. Równo rozkładamy. Na dno tortownicy wylewamy ser. Tego sera jest sporo, ale nie przejmujcie się. Można użyć blaszki o rozmiarze 25 na 35 cm. Ja używam tortownicy dzisiaj, ponieważ chcę, aby to ciasto wyglądało naprawdę bardzo ładnie. Żeby było estetyczne. To jest sernik wiedeński. Będzie w formie okrągłej. Sernik wiedeński piekę 1 godzinę w temperaturze 170 stopni. Jak serniczek zacznie rosnąć i lekko się przyrumieni, temperaturę zmniejszmy nawet do 160-155 stopni. On i tak się upiecze, a chodzi nam o to, żeby nie wyrósł i nie pęknął. Na dno piekarnika włożę pojemnik z wodą. Serniczek ładnie się upiekł, wystygnął przy ucholonych dźwiczkach. Ja go studziłam kilka godzin. Jest bardzo wysoki. To jeszcze gdzieś trzyma. Zmierzymy serniczek. 6 cm wysokości. Naprawdę wysoki. Na sernik wylejemy polewę. Na jeszcze mokrą polewę sypiemy orzech.
Serniczek wiedeński mamy gotowy. Ja poczekam, aż ta polewa zastygnie. Wkładam ciasto na jakieś 15 minut do lodówki. Polewa się zastygła, tak więc możemy serniczek kroić. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Jest to sernik wiedeński. Cudowny. Duża ilość bakali, zapach pomarańczowo-cytrynowy. Rewelacyjny serniczek dla smakoszy serników. Jeszcze go muszę przełożyć na talerz, tak żeby ładnie wyglądał. Naprawdę wysoki sernik. Polecam Państwu przepis. Pięknie pachnie skórką pomarańczową i cytrynową. Naprawdę rewelacyjny. Już spróbujemy. O, proszę, jaki piękny. Ale pyszne. Jeszcze ten spód. Jest cudowny, jak najlepszy sernik z cukierni, rewelacyjny, bardzo smaczny. Ta skórka pomarańczowa robi swoje i ta skórka cytrynowa. Pięknie pachnie. Spód ciasteczkowy jest przepyszny, on się nie rozwarstwia. Tutaj ten sernik ładnie przykleił się do ciasteczek, tak więc nie ma problemu, ładnie się kroi. Ciasto jest estetyczne, można je również upiec w blasce 25 na 30 cm i też będzie wysoki. Może o centymetr będzie niższy niż w tortownicy, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. W każdym bądź razie upieczcie Państwo albo w tortownicy, albo w blaszce. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.